Cześć dziewczyny, dzisiaj robimy taki bardzo prosty makijaż, mój makijaż dzienny, który ostatnio codziennie noszę. Mamy Highway Tune, więc jedziemy. Używam paletki Physicians Formula i tym jasnym, matowym cieniem na początku rozświetlam sobie i rozjaśniam to miejsce ponad wewnętrznym kącikiem. Ja mam wrażenie, że się mega powtarzam za każdym razem, bo to jest naprawdę taka rzecz, którą zaczynam każdy praktycznie mój makijaż. Codziennie, ponieważ przy głębiej osadzonych oczach to naprawdę robi dużą robotę, bardzo zmienia całość makijażu. Też lubię takie charakterystyczne przejście między tą jasną, bielą, taką mocną, a ciemniejszą resztą. Ale tego takiego bardziej beżowego, matowego odcienia używam jeszcze na powiekę ruchomą. Tymi dwoma kolorami, brązem i takim delikatnym fioletem, podkreślam sobie dolną powiekę. I przy blendowaniu dolnej powieki zwykle zajmuje mi to jakby trochę więcej czasu po to, żeby ten cień był naprawdę bardzo ładnie rozstarty, bardzo miękki. Często zdarza mi się, że jeśli użyję troszeczkę za ciemnego odcienia, to sięgam jeszcze po jakiś jaśniejszy mat i całość mieszam, tak żeby ta dolna powieka też nie była zbyt mocna, żeby nie ciągnęła tego makijażu tak bardzo, wiecie, w dół i nie była ciemniejsza przede wszystkim niż góra, chociaż takie makijaże zrobione celowo też strasznie często mi się podobają i myślę, że to może wyglądać naprawdę fajnie. Odrobinka takiego rozświetlającego cienia brązu, którego tutaj tak bardzo nie widać, myślę, że bardziej było widać go na żywo. No, układam sobie takim małym pędzelkiem jeszcze na tą dolną powiekę, żeby trochę się więcej działo. I takim brązem, to jest bardzo ładny kolor w ogóle, takim brązem podkreślać będę całą górną powiekę ruchomą, czyli no może nie tak do końca całą, głównie tą zewnętrzną część, ale staram się rozetrzeć ją też w kierunku środka. I tym razem, chociaż to nie jest taka rzecz, którą jakoś bardzo w sumie polecam, ale u mnie z jakiejś przyczyny oczek wygląda to bardzo dobrze, nie wychodzę z cieniowaniem ponad załamanie powieki. Może minimalnie, tak naprawdę jakąś część milimetra, ale staram się nakładać ten cień głównie do załamania, tak żeby ta powieka troszkę jakby była przyciemniona, ale nie tak bardzo, wiecie, rozmazana w górę, ponieważ u mnie często takie blendowanie powyżej załamania daje efekt mocniejszego cienia niż ten, który już mam i tak naturalnie, bo ja mam delikatnie głęboko osadzone oczy. Natomiast dzieje się u mnie trochę tak, że jeśli zaznaczę tylko powiekę do załamania, to trochę to wszystko wychodzi jakby do przodu, wbrew tej zasadzie, że to, co podkreślamy ciemniejszym cieniem, trochę nam się chowa. U mnie to naprawdę bardzo fajnie działa i to jest taki sposób, po który najczęściej ostatnio sięgam. Więc tak jak widzicie tutaj, z pomocą takiego małego pędzelka po prostu rozcieram sobie to wszystko delikatnie w górę, łączę jeszcze z dolną powieką, ale nie tak bardzo. Też nie robię tego w taki idealny sposób, jakbym mogła, może powinnam się już bardziej starać, ale generalnie często sobie trochę odpuszczam. I teraz czas na kreskę. Z pomocą takiego czarnego cienia i skośnego pędzelka ja najczęściej sobie taką kreseczkę szkicuję, jeśli mam tylko czas. Robię to w ten sposób, że dokładnie tak jak widzicie tutaj, robię sobie najpierw takie linie prowadnice, ale później je domykam od góry, tworząc takie jakby, wiecie, dwa trójkąciki. Z kośnym pędzelkiem i cieniem ogólnie nad kreską pracuje mi się o wiele łatwiej niż eyelinerem. Nie mamy tutaj takiej spiny, że wiecie, coś zaciepiemy i już będzie po naszym makijażu, musimy wszystko zmazywać i robić od nowa. Cień jest bardziej plastyczny, możemy użyć nie czerni, ale jakiegoś brązu, możemy użyć nawet dość jasnego odcienia, jeśli boimy się coś popsuć. I taką kreskę możemy sobie spokojnie, jakby wiecie, pogrubiać, ewentualnie jeszcze rozmazywać i oczywiście ją tutaj wypełniam. Wypełniam ją czernią i zwykle właśnie do takiego szkicowania używam albo czerni, albo brązu. Jeśli uznam, że to, co zrobiłam, mi się podoba, to wypełniam wszystko eyelinerem. I tutaj oczywiście jedyny słuszny eyeliner z Eveline, ten w pisaku, to jest ten, którego najczęściej używam. I taki mój ulubieniec. Zobaczymy sobie, co dalej mam dalej. Ja w ogóle nagrywam ten voiceover od strzała. Zawsze się mylę 1500 razy. I nagrywam to naprawdę w mnóstwie wersji, czego tym razem nie chcę już robić. Ja lubię ten eyeliner, chociaż bardzo, bardzo cenię sobie też eyeliner w pędzelku, ten taki najbardziej klasyczny Eveline.
Natomiast wydaje mi się, że pisakami pracuje się całkiem wygodnie, nawet też takim początkującym osobom. I w momencie, kiedy już to wszystko i ta moja cała kreska jest jakby, wiecie, wypełniona, to najczęściej jeszcze sięgam po ten skośny pędzelek i z pomocą albo czerni, albo tego ciemnego brązu, który nakładałam na całą powiekę, delikatnie sobie rozmywam jeszcze jej krawędzie, bo ja po prostu mam coś takiego, że nie lubię tak ostrych u siebie krawędzi eyelinera, przynajmniej jeśli chodzi o kreskę, i zawsze to troszeczkę zmiękczam, tak żeby to było może takie bardziej rozmyte, mniej oczywiste. A teraz mam coś takiego, o co wszyscy mnie pytają, kiedy mam na oczach, i to są te nowe pyłki z Inglota, takie pyłki o większych drobinkach. I mam dwa odcienie, złoto, takie naprawdę piękne, i też taki jasny perłowy odcień. Tego złota użyję trochę na górną powiekę, po to, żeby troszeczkę ten makijaż, tak jakby, wiecie, rozświetlić i coś tam jeszcze dodać. Ja nawet nie nakładałam żadnej specjalnej bazy, bo u mnie, o dziwo, jakoś te pyłki po prostu fajnie się trzymają solo, ale NYX ma bardzo fajną bazę pod pigmenty i wszelkie brokaty, więc polecam. Natomiast te pyłki są super. Rozświetlaczem z Puro Bio rozświetlam sobie jeszcze wewnętrzne kociki. To jest taka rzecz, którą robię zwykle na początku, ale jakoś mi się zapomniało. I różem z Emily podkreślam policzki. Ja nie używam za dużo bronzera do konturowania, ale tym razem też mam taki bronzer z Puro Bio, który zaraz zobaczycie. I ten odcień to jest jedynka. Bardzo podoba mi się, jeśli chodzi o konturowanie takiej cery bardziej oliwkowej. Widzicie, jaki ten odcień jest naprawdę fantastyczny. Nawet chyba lepszy niż niektóre bronzery z Nabli, które też mi się podobały w tym celu. Jest taki właśnie ciepły i delikatnie oliwkowy, więc to w nim lubię. Ogólnie Puro Bio ma super oświetlacze, więc bardzo polecam, i ekstra bronzery. Ja przed malowaniem rzęs zawsze nakładam bazę albo Everline, albo teraz Maca. Widzicie, staram się tego Maca zużyć, bo oni naprawdę zepsuli ten produkt. Kiedyś był fenomenalny, jak lat temu kupowałam pierwszy raz bazę, to był właśnie Mac. I potem tusz. Ogólnie moje rzęsy są dość długie i to są rzęsy na odżywkach. Bardzo wiele z Was często pyta mnie o tusz, jakiego użyłam, i ja najczęściej używam najzwyklejszych, tanich tuszy z Everline, które bardzo, bardzo lubię, zwykle silikonowe szczoteczki, ale tak jak mówię, to długość tych rzęs jakoś nie jest finalnie zaletą tuszu, tylko po prostu tych odżywek. Ja często podkreślam sobie usta delikatnie konturówką, tutaj jakoś nie skupiałam się na tym, żeby bardzo nad tym pracować, ale bardzo, bardzo podoba mi się ostatnio ta matowa pomadka z Physicians Formula właśnie. To jest taki nudziakowy odcień, który podam Wam jeszcze pewnie w opisie. Bardzo ładny, bardzo ciepły, ale to, co lubię, to jest wykończenie tej pomadki, takie lekko, nie do końca takie, wiecie, wysuszające i matowe, tylko takie lekko gumowe, nie wiem, jak to określić, ale ten efekt jest naprawdę ładny i ta szminka nie wysusza ust, czego nie lubię. Ja ten makijaż pokazywałam ostatnio na blogu, więc na dole będziecie miały linka, możecie sobie zerknąć tam jeszcze, zobaczyć. Bardzo mi się podoba, jak ten odcień zieleni na paznokciach pasuje do tego makijażu w ogóle. Jeśli macie pytania, to piszcie. Super było coś jeszcze szybkiego nagrać dla Was w tym tygodniu, ale na pewno niedługo będą dłuższe rzeczy i dłuższe tutoriale, więc do zobaczenia i buziaczki!